W budżecie państwa na rok 2015 wydzielono 3 miliony złotych na dofinansowanie najlepszych projektów poprawiających bezpieczeństwo z terenu całej Polski. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 100 tysięcy złotych, a procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania nie może wynieść więcej niż 80%. O pieniądze mogą starać się samorządy naszego regionu. Program Razem Bezpieczniej zakłada poprawę bezpieczeństwa i współpracy wszystkich jednostek i policji, i straży pożarnej, i jednostek samorządowych na rzecz poprawy tego bezpieczeństwa, zwłaszcza dla mieszkańców. On głównie porusza się w obszarach bezpieczeństwa w komunikacji, bezpieczeństwa takiego publicznego. Projekty powinny wspierać działania administracji rządowej i samorządowej w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej na rzecz ograniczenia przestępczości. Mogą też dotyczyć bezpieczeństwa w szkołach, w ruchu drogowym, handlu czy komunikacji miejskiej. W ubiegłych latach pieniądze otrzymała na przykład gmina Stargard Szczeciński. Dużym wsparciem i dużym programem był na przykład w powiecie stargardzkim program dotyczący ochrony zabytków. I tutaj głównie chodziło o przeprowadzenie inwentaryzacji i zabezpieczenie zabytków zarówno tych nieruchomych, czyli na przykład starych kościołów, jak i ruchomych, czyli wyposażenia tych kościołów. I tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby uchronić te zabytki przed dewastacją, ale także przed nielegalnym wywiezieniem za granicę. Wzory wniosku i projektu oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin zgłoszeń mija 15 października.